Nazywam się Jerzy Grąstajski, jestem mieszkańcem wsi Milewo w gminie Łomża. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, które prowadzę wspólnie z moją żoną i synem Michałem. I gospodarstwo nasze jest typowo rodzinne. Zajmujemy się produkcją bydła mlecznego. Od około 3 lat zacząłem współpracę z firmą Chemirol. Jest tam wielu przedstawicieli, m.in. Małgorzata Łada i Andrzej Dmuchowski, którzy przyjeżdżali do mnie i poinformowali mnie, że jest taki nowy środek, który wytwarza azot z powietrza, z tego, no to tak wiele tam rozmawialiśmy na ten temat. I w związku z cenami azotu zaproponowali mi, żebym to zastosował w swoim gospodarstwie. Stosowałem to głównie w kukurydzy i w zbożu. Blue End został zastosowany w maju, gdy roślina miała około 5-6 liści. No i to, co zaobserwowaliśmy, to na pewno uprawy były bardziej zieleńsze, takie bardziej nasycone. Po prostu tak jakby nie brakowało im wilgoci po zastosowaniu Blue Endu. Zakupując Blue End obniżyłem dawki azotu i to znacznie. Stosowałem około 250 kg czystego składnika na hektar. W tym roku zeszłem do około 150 plus Blue End. Po jakimś około miesiącu czasu od zastosowania przyjechali przedstawiciele z Chemirolu i takim testerem pobierali próbki z liści, ale byli zachwyceni, że dawka azotu wychodzi około 97-98%, tak, no, że wynik jest rewelacyjnie dobry. Po zastosowaniu Blue Endu kukurydza, pomimo takiego skrajnego roku i bardzo suchego, bardzo długo utrzymał się kolor zielony. Ziarno w kukurydzy było ok, było w porządku, było wyrośnięte. Na brak ziarna też nie narzekaliśmy do samego końca. Pomimo suszy, już po skoszeniu kukurydzy na kiszonkę, tak no, to co zaobserwowaliśmy razem z tatą, no, w gotowej pryzmie, był bardzo duży udział ziarna w pryzmie. W przyszłym roku też będę stosował Blue End. Liczę go rozszerzyć jeszcze na użytki zielone, zobaczyć jak on się sprawdzi. No, zastosuję go z powodu tego, że wychodzi w czystym składniku, przeliczając taniej na hektar. No i patrząc jeszcze na uwarunkowania ekologiczne, bo jeśli dobrze rozumiem, zbiera on azot z powietrza, to tym samym nie tylko zanieczyszczam środowisko, a jakbym je troszkę i oczyszczał.